Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj dla odmiany sobie zagramy Live Duels. Dokładnie Grand Master Duels. Już dwie bitwy rozegrałem. Taki mam e, dobrany team: Turterion Monstera, Kernel Pip. się no, dość supportowy team to w sumie jest i też usuwanie staminy Posiada No dobra, zobaczmy kogo nam wylosuje. Eee, I przeciwnik widzę, że ma megatown Też goście od specjalnych tur kolejnych. Eee, no to tutaj, Richard, po prostu. E egzekucja chyba wystarczy? Nie, poważnie. Hmm. To słabo trochę. Najgorzej, jak będzie miał, właśnie nie wiadomo ile tur ten. Ojoj, oj, oj. no to chyba <laughs> przegrana bitwa. No, to niewiele mógłbym zrobić, jedynie nie mógłbym mu Mega taunta na początku zniszczyć. No bo z antycypacją, chociaż mogłem wziąć tego Tanera. No trudno. No to po tej bitwie od razu weźmiemy PVP. Bo coś trzeba nagrać, oczywiście na odcinku. No i dobra. Dam znać, jak poszły mi kolejne bitwy, ale to później ten Grand Duelz I teraz sobie wyszukajmy zwykłych przeciwników I tutaj mamy jedną esencję eee, a nie dwie O Boże, co to jest za team chory e, No ale dobra, jest ja on wiele szybszy, tak czy tak Chyba tutaj najlepiej bym użył eee, You have to match, bo mam dość sporą przewagę tur i raczej to na Hita powinienem pokonać. Dobra, przekazałem trochę The major temu Bobde Bob Roberowi. No i tutaj co mogę? Evasion chyba. Dobra, mam nadzieję, że teraz Wi-Fi jakoś dziwnie nie zlaguje. Poza tym chyba jak tych dwóch... No właśnie, teraz dwóch się wskrzesi bo akurat to zauważyłem, i teraz dopiero mogę przekazać turę na przykład. Też bym mógł, i, mógł ich trochę pomęczyć, bo tam miałem specjalny atak już gotowy. Ale też mam zapisany lepszy atak arenowy tak zwany, czyli na wszystkich trzech można atakować ten Quick Money. To już na pewno mówiłem w poprzednich odcinkach. No i dobra, wygr wygrałam tę bitwę. A oto mój kole kolejny przeciwnik. W trybie PvP. I tutaj widzę, o, Duncan'a jest szybszy niestety. Unpainted Lone blocked. O, a to cie ciekawe teraz, że ci się wydarzyło. E, bo Bob de Robber ma... E, ...skill mirrora, więc atak się zreflektował na wszystkich przeciwników i teraz... Powinno być łatwiej, chociaż kurde on ma antycypację. Eee, no i od czego tutaj mógłbym najlepiej zacząć? Watch, and, and learn chyba się nie przyda. Eee, to spróbuję together my friends. O, dwa razy się to udało zrobić. I na razie... same evasion, bo on dość sporo miał tego ataku, więc wolę nie ryzykować. Recharge. Czy teraz będę... a nie, kurde, nie działają tak cooldowny niestety. To muszę jeszcze parę tur przeczekać. Eee, no i tutaj evasion już nie mam, a on ma ataki typu magicznego, więc... Eee, po prostu watch, wait and learn powtórzę. Jakiś tam stamina drain miał. Eee, no i co tutaj? Bąsowych tur nie będę wciąż robił chyba. Też to evasion może być problematyczna ale no, dobra, Agony Cycle. Trochę im Ignite zada, zada obrażeń. Tutaj tylko 40 Staminy tracę, więc w sumie to nie za wiele. O, i znowu cooldown się przydał. Hmm. No i teraz, dobra, po prostu recharge zrobię. Teraz Money Bucks mogę w sumie tylko zrobić. No to dobra. Pozbywam się atakera przeciwnika. Dość długa bitwa to może być nawet. Więc trochę to przyspieszę. Richard Boss of All Bosses. No i teraz mogę na spokojnie sobie turę oddawać. Więc to tylko trzeba było przeczekać przeciwnika i go pokonać. O linkerz. No i po bitwie, ok, pora na chyba ostatnią bitwę z wyszukiwarki. Chociaż to jeszcze sprawdzę później. I tutaj mamy znowu antycypację, widzę. Mega Taunta to jest też co ciekawe. No, raczej tak na hita zginie. Tutaj no, evasion by mógł się przydać. E, tutaj mam na ochronę trochę na atakerze. Eee, no i dobra, od czego by tu za zacząć Albo dobra, i Orfi to play zaryzykuję. Oj oj. I właśnie to jest ta rąbana ale tutaj chyba więcej nie mogłem zrobić. Eee, no to używam swojego arena ataku. Teraz ten homik, on też może mieć dość przerąbane z evasion. Hmm... No to niedobrze akurat. Nie, Cyclon. Eh, no jednak czasami Mega megatownty się przyda, przydają. Hmm. No i jeszcze druga porażka, niestety, w tym odcinku. Okej, okay, to jest chyba do ugrania. Ech, na początek bym najlepiej użył You have Too Much. No, ale w sumie nie dziwne, że taka porażka była w nim, bo to, to jest taki dość specyficzny team. Rotten Bana... O! I miałem skill Mirrora. To jest całkiem fartowne. <grym> znaczy jakie fartowne, oczywiście to, to był mój skill, oczywiście w 100%. <grym> o, jeszcze staminę traci mój przeciwnik. No i co by tu zrobić? Skill Mirror... Jest dostępny tylko na, na jednej postaci mojej, Anką Anguish. Tam dwa skilly dostaję. No i co tu mogę zrobić? Mogę dać trochę damage'a. No i w sumie tyle, evasion później użyję. No to powinno chyba wystarczyć, tak czy tak mi się zdaje. Hate Suppression. To prawie każdego pokonuje. Zresztą nie, czy on Esencji nie może mieć ten ataker yy, i Nie, nie ma. Całe szczęście nie. No to teraz cooldown. Watch, wait and learn. E, przeciwnik ma stamina, ale to w sumie za wiele mu nie dało. Uncle Anguish Protect Positive Fury Infusion, tak dla pewności Recharge, Recharge i Access Granted, i nie ma przeciwnika. Wow, wow ale jakiś skill dziwny był na końcu, no ale dobra. A myślę, że, myślę, że jeszcze jedną bitwę zagram tak czy tak. Nikt będzie trochę, <laughs> odcinek dłuższy. Cloud Klaus. Oj, okej, okay, tutaj nie ma mega taunta. Hmm, i od czego by tu zacząć? Tutaj damage'em na początek raczej bym za wiele nie zrobił. Też on może Pera użyć, więc Watch find, and Learn najbezpieczniej chyba będzie użyć. O, to jakiś skill podwyższy HP. Fari charge, więc nic nie zrobił. E, no i tutaj najlepiej Fury Infusion i. A też sprawdzę, czy oni mają sens czasem. E, no, ale nie, nie, nie te groźne, więc Evasion używam. No. No i to już raczej po bitwie. Okej, okay, myślę, że dzisiejszy odcinek był dość ciekawy. Były nad dwie porażki, jakimś cudem mi się to udało nagrać. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Opening będzie w następnym, i też trochę zmian zrobił już wtedy w składzie. No, to na razie.